Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich miłośników pięknych woni, a szczególnie ciepło tych, którzy są zainteresowani jakimiś takimi przyziemnymi sprawami jak zakupy perfumowe. No może będzie to dla Państwa jakaś lekcja, która pozwoli Państwu policzyć, czy ogólnie nie wydajemy za dużo, bo ja tak właśnie postanowiłam usiąść i policzyć, ile wydałam w czerwcu na zakupy perfumowe. A może po prostu się pośmiejecie, to zapraszam, spędźmy miło czas. Nie zachęcam Państwa do kupowania. W żadnym wypadku, jak widzicie, jak się pojawiają jakieś modne motywy gdzieś tam eksplorowane, eksploatowane w internetach, to ja właśnie celowo tego unikam, bo wydaje mi się, że to coś jakiś taki chór marketingowy, także w tym nie biorę udziału. Szukam po prostu rzeczy w dobrej cenie albo staram się Wam opowiedzieć o perfumach, które może niekoniecznie musicie kupować, żebyście rozważyli, czy warto zakupić. No chciałabym mieć taką możliwość, żeby Wam powiedzieć, kupuję ja, żebyście Wy nie musieli, no ale jeszcze wszystkiego kupować nie mogę. Poza tym jest naprawdę taka bardzo prozaiczna i niezwykle ważna sprawa. Otóż jak są promowane nowe produkty, to jest pewna pula do rozdania dla dziennikarzy i po prostu i tyle. No, a że to gdzieś tam trafia, nie wiem gdzie, na jakieś portale sprzedażowe, nie, po prostu nie mam pojęcia. To po prostu tak troszeczkę stoję obok tego promowania nowości właśnie z tego względu, bo właściwie to od czasów tych wszystkich influencerskich, youtubowo-internetowych działań po prostu już nie propaguje się takiej klasycznej, a najbardziej skutecznej metody zachęcania do sprzedaży, jaką jest informowanie, że produkt jest rzetelny, pokazywanie. Natomiast jest jakaś taka właśnie takie zachęcanie do kupowania. No. Także nie wiem, film o kupowaniu, ale ja Was nie zachęcam. Może właśnie przeciwnie, może Was zmotywuje do tego, żeby nie kupować. Kiedyś to jedna pani napisała do mnie komentarz, że za dużo kupuje tych perfum. I mi się wydaje, że ja cały czas to podkreślam, żebyście ewentualnie jak już to brali okazję i tyle. No dobrze, ale co ja tam w czerwcu kupiłam? Żałuję, że częściej takich filmów nie robiłam, bo miała takie podsumowanie i wiedziała, ile wydałam. Tak, wydałam około 500 zł. Zostało wydanych 500 zł, bo tak, miałam jakieś tam te karty podarunkowe z Rossmana, tam ktoś mi jeden flakonik kupił, bliska mi osoba, także no, ale generalnie poszło, no perfumy i takie rzeczy około perfumowe właśnie tyle. I co ja tam kupiłam? Chyba pierwszy zakup, jaki zrobiłam, to było w Galilu. No na książki to mi nigdy nie żal pieniędzy. Właściwie to tak przeglądam, bo ona ma świetne obrazki o różowym pieprzu. I teraz tak, nie wiem, czy ten różowy pieprz też kupiłam w czerwcu. Teraz sobie zapomniałam to zapisać. Kupiłam jeszcze dwie próbki. Różowy pieprz mógł być wcześniej. Taki olejek. Kupiłam jeszcze dwie próbki w tym sklepie. Próbki perfum Frederica Malla. Parfum de Teresa, jakby dla mnie wartościowe poznawczo, nie uważam, że jest to bardzo ważny produkt do kupowania. Chyba że ktoś ma jakieś szczególne zainteresowania, a drugie to z kolei, to były perfumy Teresy i czarne przyprawy z kolei Michaela Rudniczki, czyli syna Edmonda Rudniczki. No, powiem tak, że ten akord zapachowy w tych ostatnich perfumach wybrzmiewa dziwnie znajomo, zresztą to Wam pokażę. No próbki jak próbki, gdzieś je tu mam. To już, oryginalne próbki Frederic Malle wyglądają tak, ale to były dekanty. Kupiłam takie dwa dekanty. Parfum de Teresa, czyli perfumy stworzone dla żony, z miłości do żony. Edmond Rudniczka zrobił takie perfumy. No powiem tak, to było nowoczesne pachnidło, ale kilka dekad temu, w latach 50. No i czarne przyprawy. Ciekawe, coś mi się wydaje, że albo ktoś z tego pomysłu czerpał, albo po prostu jest taki orientalny motyw, dość klasyczny, powiedzmy. Także kupiłam tak, książkę i te dwie rzeczy. Potem kupowałam, no to naznaczyło cały mój czerwiec, zamienniki. Kupiłam tak, miałam właśnie ze względu na to, że miałam tą kartę i była promocja. I tak sobie myślę, tyle po zamienników pokazywałam de facto, bo Zara no robi zamienniki, odpowiedniki tam. Może taką ważną kwestią byłoby, gdybyście Państwo mogli jakby wzbogacić nazewnictwo, bo właśnie, jak nazwać to zjawisko, kiedy te perfumy pachną tak samo, ale podobieństwa jest tam niewiele, czyli to, co robi Zara, zamienniki, odpowiedniki,
inspiracje, nie wiem. No ja w każdym razie kupiłam polskiej marki Larif, pomyślałam sobie, tak, tą Zarę promowałam, no to już wystarczy zagranicznych, promowania zagranicznych, no to no to są takie produkty, które są bardzo blisko, to są takie mocno, to są inspiracje na pewno, czy odpowiedniki. Kupiłam to, jeszcze, aha, jeszcze jednego mi brakło, 5 kupiłam zamienników, czyli tak, zamiennik Idol, jest filmik o tym, nieźle się klika, zamiennik Good Girl, słynny Bakaracik, to jest 4. O tych perfumach to właśnie miałam blade pojęcie, okazuje się, że to będzie 212 VIP Rose i mam flakonik, bo nie mam kartonika, gdzieś go dałam, Lanter de Givenchy, zobaczcie, ja to używam jako odświeżacz. Jakieś tam dywaniki, spsikuję, może źle robię, ale tego idzie, no. Także nie wiem, może to są rzeczy niewydajne, trochę tego zużyłam, normalnie tak perfum dużo nie zużywam. Nie zużyłam tego, po prostu to stoi i czuć, regał czuć. Tak jest to wyrazisty zapach. Nic nie czuję słodkiego, a tak przy okazji właśnie, a propos o tego bakaracika, to były takie boje tutaj. No zawsze jest ta sama narracja, że ekstrakt lepiej pachnie, że stara edycja. Co mnie to obchodzi? Ja wyczuwam ten akord wszędzie. Czy on jest nieudaną imitacją? No te perfumy, powiedzmy, ich pierwowzór się przyczynił do rozpowszechnienia tego. I myślę, że nie ma się co wdawać w te subtelności. To jest taka trochę też gadka marketingowa. Tak jak, zresztą dostałam taki ciekawy komentarz od jednej osoby, że właśnie tego marketingu za dużo na przykładzie perfum arabskich. No to one były tak samo promowane w komentarzach, w internetach, te perfumy, jak dzisiaj te perfumy arabskie, czyli właściwie jak się pojawił jakiś komentarz krytyczny, to po prostu momentalnie, nie wiem, 5 minut po publikacji filmu od razu było dementi do mnie, dementi do innych ludzi, którym się też te perfumy nie podobały, także myślę, że to była część marketingu, strategii marketingowej, nie dopuścić, nie zostawić ani jednego głosu krytycznego względem bakaracika. Także myślę, że to tak działa właśnie. No to są już techniki bardzo, bardzo wyrafinowane i no zauważyłam właśnie, że też w internecie dużo jest takiej, no to musicie Państwo wiedzieć i o tym trzeba ciągle mówić, uczulajcie też osoby takie, które są takie no jakby nieświadome tego, młode albo właśnie ci silversi, którzy wchodzą do internetu, żeby uważali na tą manipulację z internetu. Bo to tak właśnie wygląda, że ktoś ma inne zdanie, momentalnie, zaraz po publikacji filmu, zaraz są i sprostowanie i dementi. To jest dziwne. No i to i dyskusje są takie, że po prostu puszczają emocje, de facto idą w... bakarat wywoływał takie emocje. Idą bardzo, bardzo po prostu argumenty, no takie jakby żadne, argumenty żadne, po prostu atakowanie człowieka. No coś okropnego. Ale cieszę się, że kupiłam te zamienniki, przyjrzałam się niektórym perfumom, właśnie powiedzmy zamiennikowi Good Girl, Lanter D. To było dla mnie odkrywcze, bo właśnie tych głosów, że coś jest podobne albo nie, że jest jakiś smrodek. No to można zawsze powiedzieć tak, że żadnego smrodku nie ma, chociaż jakby one tracą jakby ten swój... zostaje taka perfumowa baza, rzeczywiście to można powiedzieć, że jakaś taka perfumowa baza, coś takiego, co się wydaje jakby osnową tego zapachu, natomiast znika wątek. Tak, takie mam wrażenie, ale żadnego smrodku absolutnie nie ma. Dużym odkryciem jest dla mnie ten akord, którego w ogóle nie znałam i nawet nie czułam gdzieś w internetach. To znaczy gdzieś w powietrzu od ludzi. A tak właśnie a propos tego, co można wyczuć od ludzi, to powiem, że właśnie jestem po takiej wycieczce w Krakowie, w ogóle nigdzie nie czuć rzeczy udowych, bo jeździłam po takich terenach, gdzie jest i dużo turystów, na rowerze. Także w stosunkowo krótkim czasie przemieszczałam się po silnie zagęszczonych miejscach. No chyba trzeba film o tym zrobić. Także nie czułam ani bakarata nigdzie, ani udu. Natomiast co się rzucało w oczy, że ludzie ładnie pachną. Takim ładnym, zwiewnym akordem kwiatowym, którego nie potrafię nawet zdiagnozować. Nie wiem, czy to turyści, bo tak jak siedzi na rowerze, tak nawet trudno zdiagnozować, skąd ten zapach idzie, ale to się czuło, że Kraków ładnie pachnie. Co tam jeszcze kupiłam? Więc generalnie chyba, jak już mam powiedzieć, co, z jakich zakupów jestem najbardziej zadowolona, to zamienniki, a potem dopiero te zakupy w Galilu. Następnie zrobiłam też zakupy na AliExpressie, kupowałam bloterki, kupowałam pojemniki, bo
obserwuję, że pojemniki np. na Allegro i tak są z AliExpressu, także to już wolałam bezpośrednio u źródła. Następnie w L'Occitane przechodziłam obok, była promocja, potem się okazało, też jest tu film o tym, że jeszcze dostałam promocję, jako że tam gdzieś miałam kartę na te programy lojalnościowe. Myślę, że mają swoją siłę, podoba mi się, natomiast zapachy ani jeden, ani drugi nie jest do końca takim zapachem, który by mi na ten czas pasował. Ani neroli, ani ten kwiat wiśni. Ale jeszcze będę się przymierzała, może neroli. Kwiat wiśni to raczej będzie na wiosnę. Bo te takie właśnie wonie landrynkowe, to one właśnie wtedy dobrze pachną. A ten neroli, no w upały powinien się sprawdzić, ale z kolei orchidea przeciwnie. Orchidea jest trochę taka... potrafi przeszkadzać. No. I jeszcze dwa nabytki, to Iceberg, no to właśnie też coś jakby takie klimaty u mnie się pojawiły, coś podobnego, czyli kwiatowy, nowoczesny akord, ale dość taki wytrawny. No cieszę się, że miałam możliwość poznać taki akord i myślę, że jest ważny jeden i drugi, ten również to jest z kolei zamiennik, 212 VIP. No nie wiem, czy one jesienią nie będą lepiej pachnieć. Teraz coś mi ten VIP nie pasuje. No i ostatni zakup na tej liście, który właśnie chyba to był jeden z pierwszych, trochę się pomyliłam. Yves Rocher Evidence. To są ciekawe perfumy. Ja od razu mówiłam, że to nie jest moja bajka, bo w nich pobrzmiewa ta nuta bakarata i tym podstępniejsza, że w nucie głowy jej nie czuć, a ona dopiero potem po jakimś czasie się ujawni. Ja testowałam przed podróżą w upalny dzień, no to naniosłam do testów na nadgarstek i w pociągu naprawdę bardzo źle się czułam, miałam duży dyskomfort. No, ale wiem, że młodym ten zapach się podoba, lubią go, uważają go za taki nowoczesny i trendy. No, to jest opowieść generalnie o róży, te perfumy Evidence, ale tu jest też magnolia dodatkowo. Także taka ciekawa opowieść i ta magnolia moim zdaniem miała dodać jakiegoś takiego charakteru, ale czy dodała? No poza magnolią ma tu jeszcze być brzoskwinia i tak, flakon jest ładny, skromny, ascetyczny. No tak, myślę, że bardzo młodym osobom się podoba, albo takim, które poszukują w perfumach czegoś takiego bardzo nowoczesnego. No to te osoby będą zadowolone, ale tak naprawdę do końca to też nigdy nie wiadomo, co komu przypadnie do gustu, po prostu trzeba testować. Także tak wyglądają moje zakupy. Nie wiem, czy nie były czasem za duże. Muszę to przemyśleć. Może sobie takie wyzwanie sprawia, że w lipcu nic nie kupię i w sierpniu. Widzę, że duże perfumerie, nawet Sephora, to jest taki krótki film o tym na kanale, zrobiły taki regał z przecenami, czyli chyba ludzie troszeczkę mniej kupują. No nie ma się co dziwić, są wakacje. No też nie wiem, czy ten rynek perfum arabskich nie namieszał. No robi się ciekawie po prostu. To tak wyglądają moje zakupy. Nie wiem, czy wydajecie mniej, czy więcej na zakupy, na perfumy. No myślę, że nie wolno przesadzać, na pewno. Wszystkiego pachnącego, pa, pa.